Cześć, witam na kanale La Pabella, i dzisiejszy film to moje osobiste zestawienie pięciu drogich podkładów, które nie warte są swojej wysokiej ceny. Pamiętajcie, że to jest moja subiektywna ocena i um, musicie też wziąć poprawkę na to, że każda cera jest inna, każda cera lubi inne produkty i przede wszystkim też my osobiście lubimy inne efekty na skórze, więc bierzcie na to poprawkę e, i ten film po prostu chciałabym, żeby był waszym takim zwróceniem uwagi na to, żeby właśnie podkłady przetestować, sprawdzić przez kilka dni i zobaczyć, czy u was to po prostu będzie działało. Dlaczego? Przed czym się ustrzec, oglądajcie film dalej. Na początek najdroższa opcja z tego zestawienia, czyli All Nighter Urban Decay. Tutaj cena to 199 zł za 30 ml podkładu. No i dlaczego niestety ponownie go nie kupię? E, dlatego, że pomimo ogromnego i cudownego potencjału, e, jaki kryje się w tym podkładzie i mówię tutaj o głównej zalecie, czyli okryciu, e, które jest naprawdę bardzo duże i świetnie przykryje blizny potrądzikowe albo na przykład jakieś duże zmiany, e, które Pojawiają się na waszej twarzy, to niestety e, ciężar tego kosmetyku na twarzy jest bardzo widoczny, i no, nie trzeba się zbytnio przyglądać, żeby zobaczyć, że mm, podkład, którego użyłyście, jest ciężki, jest kryjący e, i no, nie wygląda to estetycznie. Jeżeli macie rozszerzone pory na waszej twarzy, a domyślam się, że większość z was, która sięgnie po ten podkład, dlatego że jest to e, podkład skierowany do cery takiej mieszanej i tłustej, e, a właśnie rozszerzone pory, są typowe dla, te, dla tych rodzajów cery. No to moim zdaniem ten podkład je bardzo podkreśla i ja może nie mam jakichś ogromnych, rozszerzonych porów na swojej twarzy, ale kiedy nakładam ten, ten kosmetyk, no to one stają się niesamowicie widoczne i potem skupiam się tylko na tym, kiedy patrzę w lusterko. Niestety mam wrażenie, kiedy go nakładam, jakbym miała twarz pomalowaną farbą, i e, smutne to jest. Po kilku godzinach zaczyna też nieładnie błyszczeć, schodzi z nosa i pomimo że tutaj właśnie ma być to podkład wodoodporny i taki trwały, to ja niestety tej trwałości nie widzę. Podkład bardzo na twarzy czuć, bo daje uczucie takiego ściągnięcia na twarzy. No i niestety ponownie się z nim nie zobaczę. Kolejne miejsce w tym nieszczęsnym zestawieniu zajmuje podkład Double Wear Estée Lauder, ale uwaga, nie jest to ta klasyczna wersja? Absolutnie, nie, nie, nie. Z tamtym podkładem bardzo się lubię. Tutaj niestety chciałabym Wam dzisiaj pokazać podkład w wersji takiej poduszeczkowej, podkład Double Wear Nude. I to jest istotne, bo to jest zupełnie inny podkład od tej właśnie takiej bardzo popularnej wersji w butelce. Ten podkład kosztuje 179 zł, ale co zaskakujące, mamy tutaj tylko 13 ml produktu. To jest naprawdę niewiele za taką kwotę, ale to jest niestety bardzo częsta sztuczka stosowana właśnie w. Mm, Produktach tego typu, właśnie w stickach, które no niestety wydajne ostatecznie nie są. Poza tym zwróćcie uwagę też na to, że taki aplikator nie jest zbyt higieniczny. Jego nie da się jakoś tak dobrze umyć, chyba że będziecie sobie zdejmowały tą gąbkę i co jakiś czas przepierały, tak jak klasyczny na przykład Beauty Blender. Ale wątpię, że którakolwiek z Was coś takiego by zrobiła. Domyślam się, że jeżeli kupujemy już. Podkład, który no właśnie jest w stiku, to dlatego, że on po prostu tym stickiem jest i jest łatwy, szybki, poręczny rano. No ale wracając do tematu, dlaczego moim zdaniem nie warto go kupować? Przede wszystkim, właśnie stosunek ceny do ilości produktu moim zdaniem jest troszeczkę zaburzony. I tutaj producent obiecuje nam taki rozświetlający efekt, bo jest to rozświetlający właśnie podkład, który daje nam średnie krycie, ma też optycznie łagodzić widok zmarszczek, jakichś linii mimicznych, no ale niestety jest to podkład bardzo nietrwały i ta cecha bardzo często niestety towarzyszy produktom rozświetlającym do twarzy, że te po prostu z twarzy bardzo szybko znikają i tak niestety było też u mnie, pomimo, że ten efekt właśnie rozświetlenia bardzo mi się podobał, to kończyło się to tak, że wystarczyło, że dotknęłam delikatnie twarzy ręką albo nie wiem, musnęłam się czymkolwiek, nie wiem, bluzką w ciągu dnia i ten produkt z twarzy po prostu znikał. Poza tym chciałabym też zaznaczyć, że tutaj ta gąbka, którą mamy dołączoną właśnie w tym styku, którą powinnyśmy jakby aplikować sobie podkład na twarz jest na tyle twarda i zbita, no i mała przede wszystkim, że jakby rozcieranie tego na twarzy zajmuje bardzo dużo czasu, no i też nie jest tak komfortowe jak na przykład użycie Beauty Blendera, więc no nie wiem czy, czy ta funkcja forma po prostu jest dobra. Także niestety wydaje mi się, że wydając już taką kwotę, chciałabym, żeby ten podkład ze mną w ciągu dnia był, żebym nie musiała go w ciągu dnia uzupełniać. Więc tutaj raczej się nie polubiliśmy i do niego nie wrócę. Myślę, że jest jednak kilka lepszych podkładów rozświetlających niż ta opcja na rynku. Trzecie miejsce to będą dwa podkłady o dokładnie tej samej cenie, czyli 169 zł, i może na początek podkład, który jednak niestety. Yy, Sprawił, że chcę o nim powiedzieć, jako pierwszym, bo no, sprawdził się tragicznie. E, I tutaj muszę o tym powiedzieć: to jest Smashbox Studio Skin i znowu podkład w stiku. I pomimo, że tę wersję klasyczną w butelce bardzo lubię i ona też u klientek sprawdza się naprawdę bardzo fajnie, to ta wersja stika jest po prostu dramatyczna nie wiem czy to jest cecha wspólna dla takich podkładów, tylko że też odróżnijcie te dwa stiki dlatego, że tutaj mamy taką formę woskową, taką kredkę natomiast ten podkład WR o którym przed chwilą mówiłam, to jest podkład, który się wykręca i tutaj z niego wypływa płynna wersja podkładu więc żeby też rozgraniczyć natomiast z czym się spotykam to właśnie wszystkie stiki tego typu, takiej właśnie kredki niesamowicie Obciążają skórę e, i bardzo podkreślają rozszerzone pory. O czym mówiłam już w przypadku pierwszego podkładu, ale tutaj to jest po prostu masakrycznie widoczne. Pomimo, że jest to podkład, który nakłada się bardzo szybko, bo wystarczy kilka maźnięć po twarzy i potem wklepanie tego gąbką, e, no to niestety jest to e, opcja, która. Bardzo, ale to bardzo podkreśli wam pory, zmarszczki. Zgromadzi się wszędzie, gdzie tylko może. I to zauważyłam jest chyba taka cecha charakterystyczna dla wszystkich stików. Tego typu, czyli takich kredek. Nie znam jeszcze podkładu właśnie w takiej formie, który sprawdziłby się dobrze i który na jakiejkolwiek cerze wyglądałby zdrowo i ładnie. Tutaj w tej opcji Stika, Smashboxa macie też produkt do konturowania i temu nie mam nic do zarzucania, On sprawdza się bardzo dobrze, jest to też bardzo fajny odcień, który tworzy naprawdę ładne konturowanie twarzy. No ale kupując już jakby produkt dwa w jednym, chciałabym, żeby służyły mi obie strony. Zwłaszcza, że wydaje w tym momencie 169 zł. No i słuchajcie, podkładu jest tutaj. Ja Wam teraz może też pokażę, ile tego podkładu tutaj mamy za te pieniądze. Ja go użyłam no, kilka razy, więc też zużycie będzie niewielkie. To jest ilość, którą właśnie dostajemy w tej cenie, więc moim zdaniem jest to niewiele, zwłaszcza, że te stiki moim zdaniem zużywają się szybko. Ale tak zbierając już to wszystko do kupy, moim zdaniem jest to podkład, który niestety urody nie dodaje, a który sprawia, że po prostu młoda dziewczyna będzie wyglądała na o kilka lat starszą, bo wszelkie właśnie zmarszczki wychodzą od razu na Pierwszy plan, ale no, jeżeli szukacie na przykład produktu do konturowania, to ten na pewno bardzo dobrze Wam posłuży. Tylko zastanówcie się, czy chcecie mieć po prostu jedną stronę bezużyteczną. I kolejna pozycja w zestawieniu to jest podkład Born This Way Too Faced. Kiedyś przypominam sobie ten czas, kiedy on mi się bardzo podobał. Wydaje mi się, że polubiłam go tak bardzo, bo to był jeden z pierwszych takich droższych produktów, które trafiły do mnie z paczki PR-owej. Po prostu chciałam widzieć w nim dobre cechy. Natomiast po dłuższym stosowaniu, niestety, dzisiaj muszę stwierdzić, że nie jest to podkład wart tej swojej wysokiej ceny. I powiedziałabym, że głównie dlatego, że wygląda Dziwnie na twarzy. To, co zbiera się w Waszych porach, które na przykład posiadacie, tak jak ja, wygląda jak farba plakatowa, która gdzieś tam utknęła właśnie w tych małych, mikro dziurkach na Waszej twarzy. Coś przedziwnego, ściera się e, może nie jakoś nadmiernie, ale, ale jest to dość widoczne. Bardzo podkreśla suche partie na waszej twarzy, więc jeżeli takie macie, no to tutaj trzeba z tym uważać i ewentualnie dobrze peelingować waszą skórę. E, no ale cóż mogłabym jeszcze o nim powiedzieć? Oprócz tego, że po prostu nie wygląda zdrowo i główny zarzut e, w jego stronę to jest chyba właśnie to. Co dzieje się w tych porach, kiedy nakładacie ten podkład? Oprócz tego nie pasuje mi bardzo jego zapach, bo pachnie po prostu jakąś farbą. I to się, to się po prostu nie zmienia z czasem. Wygląda też tak dość sucho, ciężko na skórze. Podkreśla trochę zmarszczki, przynajmniej u mnie, a ja nie uważam, że mam jakoś nadmiernie, nie wiem, pomarszczoną skórę. Nie jest to na pewno opcja, do której bym wróciła, i też sięgam po niego bardzo rzadko już teraz, bo po prostu mam lepsze podkłady w swojej szufladzie. No dobrze, i teraz czas na ostatnie, już miejsce, czyli piąte, podkład za 155 zł, który również. Kiedyś um, był podkładem, który mnie bardzo zauroczył, bo był jednym z pierwszych, które tak bardzo mocno kryły, e, i to było coś, co naprawdę przykuwało w nim uwagę. Ale niestety no, ten ciężar, tak jak i w przypadku tej pozycji, która pojawiła się dzisiaj na miejscu pierwszym, jest na twarzy bardzo widoczny, i to jest podkład Catfondi Locket. Teraz, żeby już go tak bardzo nie oczerniać, bo to nie jest najgorszy podkład, jaki istnieje, on się świetnie sprawdza, żeby dodać go na przykład, nie wiem, jedną pompkę powiedzmy do podkładu, który używacie, który się u Was dobrze sprawdza, żeby dodać trochę krycia. Wtedy jest to połączenie, tak zauważyłam ze, swojej, um, ze swojego jakiegoś takiego doświadczenia, bardzo dobre, ale właśnie samodzielnie mm, bardzo obciąża skórę, bardzo, e, bardzo ją obciąża, podkreśla zmarszczki, podkreśla pory i również daje ten efekt po prostu taki ciężki. Kości potężnej na skórze. Zaczyna nieestetycznie się błyszczeć po kilku godzinach, nawet przypudrowany, nie jest już do uratowania. No i Wygląda to po prostu jak taki ciężki, niezdrowy makijaż. Wydaje mi się, że polubią go osoby, które mają taką normalną cerę z. Bardzo dużymi niedoskonałościami, i z którymi czują się po prostu niepewnie, albo na przykład polubią się z nim osoby, które chcą go punktowo wklepywać na jakieś takie zmiany, które chcą sobie na twarzy zakryć. Ale nakładanie tego podkładu na całą twarz to jest po prostu zabójstwo dla waszej skóry. Wydaje mi się też, że mogę już chyba śmiało powiedzieć, że on po. Takim regularnym stosowaniu ma tendencję do zapychania skóry. U mnie pojawia się to bardzo rzadko, ale niestety przy tym podkładzie to wystąpiło. E, także uważajcie. E, I tak jak mówię, no samodzielnie, mm -mm, ale e, tutaj ta ilość pigmentu w nim jest naprawdę bardzo, bardzo taka kusząca. E, no i też jeżeli chodzi o trwałość, to tutaj nie zauważyłam nic spektakularnego. E, znam podkłady drogeryjne z tej takiej niższej półki cenowej, które m, radzą sobie. Po prostu dużo lepiej niż ten tutaj podkład. Tyle. No i to jest już wszystko. To jest te pięć drogich podkładów, na które trzeba uważać, które chociażby trzeba przetestować, jeżeli chcecie w nie zainwestować, bo mogą was nie mile zaskoczyć, tak jak było to u mnie. Bardzo serdecznie Wam dzisiaj dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnym filmie na moim kanale. Napiszcie, jaki podkład. U Was się nie sprawdził, na co wydałyście pieniądze i czego po prostu żałujecie. Jestem bardzo ciekawa Waszego zdania. Trzymajcie się, papa. Pa.